Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w nowym vlogu. No nie wyspałam się dzisiejszej nocy. Siedzieliśmy dosyć długo. No druga sprawa, przechodziły u nas burze, a ja burzy się bardzo boję i no nie mogłam po prostu spać. Także dzisiaj wstałam dosyć późno, jest już późno. Idę sobie zaraz zrobię jakieś śniadanie, zrobię sobie jakąś ciepłą herbatę. Jestem po prostu dzisiaj, mimo że wczorajszy wieczór był zarąbisty, to jednak dzisiejszy dzień taki, no mam taki troszeczkę, mam taki spadek, ale to nic, nic. Mam nadzieję, że jak zjem coś i wypiję gorącą herbatę czy coś innego, to, wiecie. No w każdym razie wracając oczywiście do tej kolacji, krewetki wyszły mi po prostu rewelacyjnie. Kiedyś na pewno nagram Wam ten przepis, bo jest on naprawdę bardzo prosty. Krewetki aromatyczne, mięciutkie, no z pietruszką, bardzo mało składników. Rewelacja, rewelacja, naprawdę przepyszne. I jest to smak, który zostanie ze mną na bardzo, bardzo długo. Dzisiejsza pogoda brzydka, pada od samego rana tak naprawdę. Przydałoby się już skosić trawę, a tutaj nie ma tak naprawdę jak. Ma przyjść pan chłopak, pan, wiecie, jak zwał, tak zwał, do koszenia, ale no ale cały czas pada i nie ma możliwości po prostu skosić. Miałam jak kosić, ale potem jednak stwierdziłam, że wolę inne zajęcia. Wolę inne zajęcia, także także no śpiąca jestem dzisiaj i chyba się później położę troszeczkę. Natomiast teraz idę zrobić sobie coś właśnie na śniadanie, jakąś herbatkę gorącą, może mnie to po prostu postawi na nogi. No w tym momencie to rzeczywiście odczuwam taki spadek i to taki mocny dosyć, ale mam nadzieję, że po śniadaniu, po gorącej herbacie czy jakimś innym napoju, może sobie kawy jakieś zrobię. Chociaż nie, wolę zdecydowanie herbatę. Dobra, wracając oczywiście do tego mojego spadku. Mam nadzieję, że bo jak zjem, to jednak troszeczkę, wiecie. Chociaż patrząc na tą pogodę, to chyba będę dzisiaj cały dzień senna. Coś mi się tak zdaje. Okropna dzisiaj pogoda, a ja jeszcze muszę po prostu jechać. A nie chce mi się, wcale mi się nie chce. No ale muszę. Tak właśnie teraz siadłam tutaj na pufie i tak patrzę się na moją sypialnię. No podoba mi się ta sypialnia, ale wiecie co, czegoś mi po prostu w niej brakuje. Takiej przytulności, takiego wiecie, takiego ciepła. No wiadomo, że granat to jest chłodny kolor i tak właśnie myślę, żeby... Tak właśnie myślę, że może bym się przyjechała do Agata Meble. Tam jest bardzo duży wybór narzut, różnych koc, różnych pledów i tak sobie właśnie myślę, kolor beżowy. Już jak Wam wspominałam, kupiłam tutaj narzutę w Pepco, ale no za mała, także muszę koniecznie, tą kupowałam w Agata Meble i jest rewelacyjna, naprawdę, przecież ja ją mam naprawdę długo i nic się z nią nie dzieje, piorę i siedzi się na niej i leży się na niej i naprawdę nic się z nią nie dzieje, także przyjadę się, mam nadzieję, że po niedzieli, wiecie co, wybiorę się, rzeczywiście wybiorę się do tej Agaty Meble i zobaczę te narzuty, a ona z tego co pamiętam to nie była wcale droga. Kostówki chyba z tego co pamiętam, może troszeczkę więcej, no ale ja mam łóżko duże, prawda? Praktycznie trzyosobowe albo czteroosobowe. No, zmieściłyby się 4 osoby. Także potrzebuję dużej tej narzuty. I tak jak Wam wspominałam, chciałabym wprowadzić tutaj, no chciałabym, żeby ta sypialnia rzeczywiście była bardzo, bardzo przytulna. Taka rzeczywiście jak z obrazka. No takie coś mi się ostatnio marzy. Wyjęłam tutaj ramki i tak ogólnie tutaj mam zdjęcie.
Swoje. Powyjmuję, wyjmę to zdjęcie i wiecie co, chciałabym. Mam jeszcze chyba na dole takie, wiecie, podkładki. Jak w tej ramie. I po prostu powkładam i no będzie mi tutaj pasowało. No zobaczę jeszcze, gdzie to powieszę. Muszę iść do garażu po młotek i znaleźć jakieś gwoździki. Będę się, kochani, urządzać na całego, naprawdę. Zacznę od ramek. A po na żółte na pewno się wybiorę. Może coś fajnego będzie, może mi coś fajnego wpadnie w oko. A jak nie, to naprawdę nie ma tragedii. Poczekamy. Później się za to wezmę, ale na pewno dzisiaj. No i co mam wam powiedzieć? Tak, chodzę, bo chodzę. Chodzę, bo chodzę dzisiaj. Takie zombie dzisiaj ze mnie. W ogóle spadek mam ogromny, jeżeli chodzi o energię. Natomiast mam nadzieję, że później mi się troszeczkę to poprawi. Taką mam oczywiście nadzieję. No w każdym razie dzisiejszy dzień spędzam na chodzeniu od jednego pomieszczenia do drugiego i chyba podejrzewam, że dzisiejszy dzień taki właśnie będzie. Troszeczkę poprasowałam, troszeczkę posprzątałam tutaj w salonie, troszeczkę w łazience poukładałam. I szczerze wam powiem, że nie chce mi się dzisiaj nic robić. Nic kompletnie. Najlepiej to bym sobie usiadła, obejrzała sobie jakiś film. Ta pogoda na mnie tak działa. Nie wiem. Mam nadzieję, że jednak wieczorem będę miała więcej energii. No mam nadzieję. Ale do wieczora jeszcze kawałek. No jakoś muszę po prostu to przetrwać. A dzisiaj mam to na obiad, czyli barszczyk z uszkami. Jakoś tak miałam chęci. W ogóle to jest i drugie dno, bo jak wiecie dobrze, ja idę do szpitala i staram się wykorzystać wszystko to, co mam w zamrażalniku i gotuję z tego, co mam. Dokupuję tylko ewentualnie jakieś rzeczy. No teraz. Bo wcześniej to oczywiście normalne zakupy robiłam. Chciałabym po prostu opróżnić się cały ten zamrażalnik i jak wrócę ze szpitala, to sobie po prostu pojadę na świeże zakupy. No bo już nie będę miała nic, tak naprawdę. I wiecie co? Oczywiście barszczyk zdecydowanie lepiej smakuje w Wigilię, ale w ciągu roku też oczywiście może być i no ja jak najbardziej lubię. W ogóle ja lubię zupy. Wszystkie praktycznie. Oprócz grzybowej. Dobra, wiecie co, tak ostatnio wam pokazywałam wczoraj czy wczoraj, tak. Kupiłam właśnie krem karpatkowy z przeznaczeniem na imprezę, ale wiecie co, tak mnie kuszą właśnie te ptysie i sobie tak pomyślałam, że chyba sobie dzisiaj zrobię. Ale zrobię z połowy porcji, nie będę wykorzystywać całego tego kremu, zrobię sobie z połowy porcji. Oczywiście tego ciasta też zrobię troszeczkę mniej niż w przepisie. A na imprezę kupię nowe opakowanie. I tyle. Także zostawię sobie tutaj na wierzchu, jak tylko przyjadę z miasta, bo muszę jechać na chwilę. Jak tylko wrócę z miasta, to po prostu się za to wezmę. No, pod warunkiem, że coś innego mi nie wyskoczy. Bo czasami jest tak, że coś mam zrobić, a potem jednak. Dobra, kochani, ja zjem, bo mi tutaj stygnie, a ja nie lubię zup zimnych, miałam powiedzieć gorących. Gorące to ja lubię, szczególnie rosół, ale nie lubię zup zimnych, więc ja sobie zjem i nie wiem, czy zaraz do Was się odezwę, czy już troszeczkę później. No w każdym razie na pewno dzisiaj. Wygląda to nawet fajnie. Troszeczkę jeszcze tutaj poprawię. No i myślę, że jest ok. Oczywiście jeszcze tutaj jest dużo, dużo miejsca. Także na pewno coś będę jeszcze tutaj, jeszcze coś jeszcze dołożę. No, dzisiaj akurat nie, ale właśnie w najbliższym czasie.
Chyba jest ok. Równo? Chyba równo. Powiem Wam, jakie jest sprzątanie przy kotach. Tutaj, jak widzicie, na kanapie mam taką jasną na żółte. Ja ją kupowałam kiedyś w Pepco, chyba kosztowała 50 zł. Na pewno pamiętacie, bo to chyba było nawet dosyć niedawno. Zresztą ten, kto ogląda moje vlogi, no to powinien pamiętać. Bo ona bardzo mi się podobała początkowo. Miała iść do sypialni, ale że tam okazała się troszeczkę za krótka, to stwierdziłam, że wykorzystam ją tutaj w salonie, żeby ta kanapa mi się nie kurzyła. No i co? Dopiero co położyłam właśnie tą na żółte. Przyszedł jeden diabeł wstrętny, niedobry. Nie ma żadnego tutaj koło mnie, więc nie słyszą. No i co? Wskoczył na kanapę i odbiły się ślady łap. Także muszą z powrotem zdjąć do prania. I właśnie taki jest sprzątanie przy kotach. Wiecie co, czytając niektóre komentarze, to ja jestem po prostu w szoku. Dokładnie Wam nie przytoczę właśnie tego komentarza, ale chyba w nim, no chyba, chodziło w nim o to, że jestem zapewna siebie, czy coś w tym stylu. Wiecie, ja nie żyję na tym świecie od 10 lat czy od 15. Ja przeszłam w swoim życiu bardzo dużo i tych złych chwil, i tych dobrych. I no wiadomo, że życie nie jest usłane różami, ale ja, wiecie, doszłam w pewnym momencie do wniosku, że niektórymi rzeczami nie trzeba się przejmować, bo tak naprawdę na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu. Co będzie, to będzie. Jak ma nam się życie potoczyć, to się potoczy. I nie mamy tak naprawdę na to wpływu. I wiecie, ja zawsze podchodzę do takich rzeczy, do jakichś takich, wiecie, przeszkód z uśmiechem, bo ja muszę to pokonać i ja wiem, że to pokonam i ja się cieszę z każdej rzeczy, z każdego drobiazgu. No ja taka jestem i jak ktoś mi pisze, że jestem zapewna siebie, że coś tam, powiem tak, trzeba przede wszystkim lubić siebie i ja siebie bardzo lubię. Ja uwielbiam przebywać sama ze sobą, ja się ze sobą bardzo dobrze czuję i życzę tego tak naprawdę każdej osobie, bo dobrze czuć się powinniśmy przede wszystkim ze sobą i wtedy możemy budować jakieś inne relacje. A jeżeli ktoś jest, wiecie, bardzo zakompleksiony, oczywiście ja też mam kompleksy różnego, też mam kompleksy i tak jak każdy z nas, ale ja przestałam tak naprawdę zwracać na to uwagę i nie przejmuję się niektórymi rzeczami. Lubię siebie, lubię przebywać w swoim towarzystwie, lubię swoje towarzystwo przede wszystkim i ja życzę tego każdej osobie, żeby polubił siebie, bo bez tego nie da się iść dalej. Potem się robią ludzie zawistni, potem się robią ludzie, wiecie, no tacy, no zresztą czytacie komentarze, nie tylko u mnie na kanale, ale u innych osób, jacy są tak naprawdę ludzie i powinni zacząć tak naprawdę od siebie, powinni polubić siebie, jak polubią siebie, to tych komentarzy nie będzie. Ja lubię siebie i ja takich komentarzy nie zostawiam u nikogo. Nawet nie odpisuję na te bzdety. Nawet nie odpisuję na te bzdety, a jak już odpiszę, to raczej z humorem staram się. Ale zauważyłam, że jak ja podchodzę do tego z humorem, to te osoby jeszcze są, wiecie, jeszcze się nakręcają. Także czasami też warto odpuścić. Najważniejsze, żebym ja się czuła dobrze sama ze sobą i tak się właśnie czuję i żaden komentarz, żaden no po prostu żaden komentarz na to nie wpłynie. Niestety
Hejterzy, możecie zostawiać sobie komentarze, jakie tylko chcecie, ile chcecie. Mnie to nie rusza. Przykro mi. Ja lubię siebie i tak pozostanie. Ja wierzę w siebie i ktoś mi tam napisał, że właśnie o tej pracy. To nie jest tak, jak było kiedyś, że zostajemy w pracy i pracujemy 30 lat w jednej firmie. Jeżeli ktoś potrzebuje zmiany, to zmienia pracę. Nie musimy teraz trzymać się kurczowo w jednej firmie. Możemy zmieniać nawet co miesiąc, jak nam pasuje. To nie jest tak jak kiedyś, że poszło się do pracy, jak miało się 19 czy 20 lat i przepracowało się do emerytury. Teraz są inne czasy. Mamy takie możliwości zmiany pracy, mamy możliwości zmiany zamieszkania i jeżeli mamy taką ochotę, mamy takie możliwości, to oczywiście powinniśmy z tego jak najbardziej skorzystać. Dobra, kochani, ja zdejmę tą narzutę i wrzucę do pralki. No niestety muszę uprać jeszcze raz. I postanowiłam wejść do Lidla. Potrzebuję kilka dosłownie rzeczy, w tym żel pod prysznic, także takie niewielkie zakupy. Przy okazji rozejrzę się po sklepie, zobaczę, co jest ciekawego. Tutaj mamy taki serek. Ja te serki bardzo lubię. W Lidlu jestem bardzo rzadko, więc jak tylko mam okazję, to oczywiście wchodzę. Taki szczypior wezmę na kanapki. Skończył mi się sok do wody, a tutaj mamy nawet fajne smaki. Jest kiwi, jest syrop o smaku pomarańczy. Ten jest dosyć ciekawy, marakuja z brzoskwinią. No zobaczymy, nigdy nie kupowałam. Spróbujemy, może będzie dobry. I coś słodkiego. Tutaj mamy taką czekoladę z całymi orzechami. No, zajechałam do tego Lidla, jak widzicie. Wstąpiłam również do Deals i tam kupiłam takie zupki fo. Ja bardzo lubię. No, gotuję, sama gotuję, ale czasami mi się nie chce. Więc wzięłam taką. I tutaj mamy z kurczakiem, o smaku kurczaka. Takie dwie zupki. Jeżeli chodzi o Lidla, to kupiłam takie paluszki z fileta z mintaja. Tak mnie naszło, tak dawno nie jadłam, naprawdę bardzo dawno nie jadłam. I tutaj akurat mamy opakowanie dziecięce. Taka sama waga, ten sam skład, był droższy, tylko wiadomo, w normalnym opakowaniu. Tutaj mamy dziecięce i wzięłam dziecięce, zawsze. Wiecie, parę groszy zostanie w kieszeni. Czosnek granulowany. Tutaj mamy taki długi, długi szczypior. Do kanapek, czy do jakiegoś obiadu. Napój herbaciany o smaku owoców leśnych. Czasami lubię sobie zrobić. Co chciałeś? O smaku owoców leśnych na gorące dni i chłodne wieczory. Także zobaczymy, czy ma to fajny smak. Wzięłam również takie orzeszki ziemne w skorupce o smaku zielonej cebulki. Coś, czego wcześniej nie widziałam, albo może po prostu nie zwróciłam uwagi. Serek z jabłkiem i rodzynkami. Spróbujemy, zobaczymy. I wzięłam jeszcze taki zwykły serek z cebulą i szczypiorkiem. Ten akurat kupowałam i jest bardzo dobry. Zobaczymy, jaki będzie ten. Jeszcze był chyba z orzechami, ale no spróbujemy najpierw ten, zobaczymy, jak będzie dobry, to jeszcze kupię ten z orzechami, pod warunkiem, że będzie. Wzięłam również taką pitę i ja tą pitę robię po prostu zamiast obiadu. Mniej więcej tak. Wcześniej kupowałam w Biedronce? Tak, w Biedronce. Ja to po prostu wrzucę do zamrażalnika, bo wiadomo, że nie ma tutaj nic dla ciebie. Zejdź. Dobra. Ja to po prostu zamrożę i po prostu
Będę wyjmować w miarę, no jak będę z tego korzystać. Ogólnie to, jeżeli chodzi o jakieś kosmetyki, a idź mi stąd, bo mi porwiesz cały ten obrus. Idź, uciekaj. Mięta. Jestem, musiałam kota po prostu przywiązać do kaloryfera. Nie, no oczywiście żartuję. Po prostu puściłam go na górę. Poszedł sobie spać. Pod warunkiem, że tam mi coś nie rozniesie, ale dobra. Wiecie co, ja bardzo lubię w Lidlu kupować żele pod prysznic i tutaj mam przepiękny mięta z limonką. Przepiękny jest, bardzo lubię właśnie ten żel pod prysznic. Wzięłam tylko jedną buteleczkę i teraz żałuję, że nie wzięłam więcej. No ale dobra, będę miała jeszcze okazję na pewno nie raz pojechać, to sobie po prostu pojadę. Dwa takie rogaliki wzięłam jutro na śniadanie. To znaczy, no, jeden na śniadanie, a drugi pewnie na kolejny dzień. Czekolady. Jak jestem w Lidlu, to często właśnie zaglądam na ten dział z czekoladami. Kiedyś były dobre, białe z truskawkami, teraz już nie ma. Szkoda, bo naprawdę były dobre. Tutaj mamy taką czekoladę i jeszcze z całymi orzechami, biała. Cio! No przecież masz jedzonko, masz. Ja tutaj na stole nie mam nic innego. Wszystko jest to, co masz w misce. To samo. Tutaj nie ma nic innego. Zaraz ci pokażę. Ale to zaraz. Zaraz ci pokażę. Wzięłam taki zabielacz do kawy w proszku. Nie wiem, czy jest jedna osoba, która nie jadła tego po prostu z opakowania łyżeczką. Jakie to jest dobre. A wiecie, że ja kawy, to tak niekoniecznie. I wzięłam również taki syrop do wody, marakuja z brzoskwinią i napój. Napój, bo mi się pić chciało. Zaraz ci pokażę, że tutaj wszystko jest to samo, co masz w misce. To samo. Nie ma tutaj nic innego. Także, kochani, takie zakupy spontaniczne, tak naprawdę. No ale dobra. Ja, kochani, teraz sobie coś zjem i biorę się za te ptysie. Tak, biorę się właśnie za te ptysie. Muszę je dzisiaj koniecznie zrobić. Jestem naprawdę ciekawa tej czekolady. Ja za czekoladami nie przepadam. Czasami leżą w szafce i pół roku, ale lubię sobie sprawdzić takie nowości. Tutaj mamy kostki lodu. Może ją zamrozimy? Może będzie lepsza? Wiecie co? Spróbuję, wrzucę, bo ona jest, nie wiem, czy ona jest nadziewana, ale chyba nie, bo jest twarda. Spróbuję kawałek zamrozić, bo ptasie mleczko to mroziłam i jest rewelacyjne. Zobaczymy tą czekoladę. Może coś, wiecie, eksperyment jakiś. Pita naprawdę bardzo fajna, jestem tylko ciekawa jak smakuje ta z Lidla, bo nie miałam. Z Biedronki bardzo fajna smakowo i naprawdę taka jakaś odmiana, jeżeli chodzi o, wiecie, fast foody, nie? No, przeważnie to gdzieś tam jeździmy, ale czasami. Ja wolę zdecydowanie w domu zrobić. A z tej pity wychodzi naprawdę fajne danie. Ciekawa jestem tego serka. I podejrzewam, że jutro sobie właśnie otworzę i zjem sobie na śniadanie.